Yo, siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber, najlepszy youtuber na polskim YouTubie, na świecie w ogóle. Witam was, ja Wix, świat Wixa, Wixu Pixu, Lemonixu i dzisiaj zajmiemy się sprawą filmów FNAF-a. Kiedy będzie i na czym może polegać. Także zaczynajmy. Jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, zostawcie łapę w górę, suba i... No i kliknijcie dzwoneczka i zobaczcie moje inne filmy. A teraz zaczynamy. Na początku miał być film FNAF-a. Już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale miał być. Ale w końcu go wycofali. Było studio Warner Bros. Potem okazało się, że jednak Blumhouse będzie robił film FNAF-a. I nawet o nim gadali, ale w końcu sprawa zamilkła. I no, w końcu tak wyszło, że go nie było. Drugi raz miał być film FNAF-a. No i oczywiście, no właśnie powiedziałem, co się stało, w końcu go właśnie nie było. I always come back. No i potem ostatnio wyszła jakaś tam wiadomość, że będzie film FNAF-a w 2023 albo 2024. I teraz tak, na pewno w tym roku nie będzie. Bo wszystkie projekty, te wszystkie co były, to reżyser się zmieniał i studio, więc wszystko trzeba robić od początku. Dodatkowo film ma być albo super dobry, albo w ogóle ma go nie być. Więc jeśli będzie, to już podobno dobry. Dobrej jakości, dobrze wykonany, dobra fabuła. Oczywiście nie będzie komputerowy, generowany komputerowo, tylko będzie prawdziwy aktorski. Wiadomo, efekty specjalne będą, no bo to w końcu FNAF, muszą być jakieś króliki zabijające. Może nawet Springtrap będzie, no nie wiem. Nawet był kiedyś trailer na YouTubie w filmu FNAF-a. I nawet można sobie napisy polskie włączyć na kompie, jeśli macie. Ale no, niestety w końcu ten projekt zawalił. I już parę razy się zmieniło studio, reżyserzy. I w końcu teraz ma być. Ostatnio też widziałem, że niektórzy wrzucają jakieś filmy typu FNAF, film FNAF-a, Netflix Production. Oficjal, ale to nie dajcie się nabrać. Ostatnio taki kanał robi już 3 filmy. Ale to nie jest prawdą, to co on tam stawia. W opisie możecie sobie zobaczyć tych filmów, że to nie jest oficjalne, tylko fanowskie. To jakby oni to wymyślili, więc to nie jest prawda. To nie jest oficjalny zwiastun, tylko bo niedawno nawet wyszły. I mam takiego kolegę nawet, który w to rzeczywiście uwierzył, że będzie film FNAF-a. No niestety nie, więc... Takie informacje nie potwierdzone oficjalnie, trzeba trzymać na dystansie. Zresztą nawet jakby Netflix wypuścił taki film, no to byłby na głównym kanale Netflixa. Polskim albo ogólnie angielskim, więc no wiecie. Wracając jeszcze do tego filmu FNAF-a, w którym on może być roku. Fabuła na pewno będzie dobra i mam nadzieję, że trochę skomplikowana. I że pojawi się tam William. Widziałem dużo propozycji, ale moim zdaniem są słabe. Prawdziwa to powinno być coś super. Lepszego niż te fanowskie zwiastuny. Zdecydowanie lepszego. No i w tym roku na pewno nie będzie. Trzeba robić scenariusz od początku. W 23 albo w 24 się pojawi film. Raczej gdzieś tak stawiam, że w 23 pod koniec. Gdzieś tak, nie wiem... w listopadzie może, a jeśli w 24, no to może, nie wiem, w marcu albo w lutym. Także no, mam nadzieję, że film się spodobał. No i zostawcie łapę w górę, suba i siema.